Її так знищено і переорганізовано із святині, яка служила як склад, а врешті клуб, де відбувалися... 21 października в Хирові в обводі Львовському арцибіскуп Мічислав Мокшицький, митрополіта Львовський, доконав обрzędu реконсекрації, поновного посвінцення одреставрованого костьола парафіального Świętego Вавшинця і посвінцення помніка Świętego Яна Павла II з оказії 45. Рочниці його вибору на столицю апостольську. В історії існення тієї святині так значенце видаження мало місце вже двократні. Костьол в Хирові по раз перший консекровано в 1710 року, тож по закінченню будови, а по раз другий 120 лет тому по розбудові костьола. Ніestety в часах комунізму костьол Świętego Wawrzyńca в Хирові został zdewastowany i sprofanowany. І dopiero po odzyskaniu przez Ukrainę niepodległości udało się nie bez wysiłku zwrócić go na własność miejscowej wspólnocie rzymskokatolickiej i rozpocząć odbudowę świątyni. Dzięki wytrwałości parafian, ofiarnej pracy wielu księży i hojności ludzi dobrej woli, sanktuarium Świętego Wawrzyńca udało się po raz trzeci w swojej historii odbudować i poświęcić. Obrzęd poświęcenia świątyni składa się z kilku symbolicznych aktów: pokropienia ścian, ołtarza i wiernych wodą święconą, wmurowanie w ołtarz relikwii świętego kościoła katolickiego oraz namaszczenia ołtarza i ścian krzyżmem świętym, a także okadzenie świątyni i zapalenie całej iluminacji, zaczynając od świec na ołtarzu. W ołtarzu kościoła Świętego Wawrzyńca w Chyrowie zainstalowano relikwie błogosławionego Jakuba Strepy, patrona archidiecezji lwowskiej. To właśnie w dniu jego wspomnienia liturgicznego dokonano rekonsekracji kościoła. W tak ważnym dla lokalnej wspólnoty rzymskokatolickiej wydarzeniu wzięli udział nie tylko wierni i księża z okolicznych parafii, ale także goście z Polski, wśród których byli ofiarodawcy i darczyńcy tej świątyni oraz fundatorzy pomnika świętego papieża. Także na uroczystość przybyli wcześniejsi proboszczowie tejże parafii, którzy każdy w swoim czasie rozpoczęli i kontynuowali tą trudną drogę odbudowy domu Bożego.